Oto najczęściej obecnie spotykany kombajn zbożowy KZB-3B Wistula. Składa się on z kilku współpracujących ze sobą maszyn rolniczych, jakie zazwyczaj przy pracach żniwno-omłotowych występują osobno. Jedną z nich jest samojezdne podwozie z silnikiem spalinowym, napędzającym kola jezdne i poszczególne zespoły robocze kombajnu. Przednia część kombajnu to żniwiarka połączona z mlocarnią, przenośnikiem pochyłym. Tylna część to mlocarnia wyposażona w przenośniki ziarna i klosów i w urządzenia do odbioru ziarna. Zobaczymy teraz, jak pracuje taki kombajn. Nagarnięte motowidłem zboże zostaje ścięte zespołem tnącym żniwiarki i wprowadzone ślimakiem zbożowym pod taśmę przenośnika pochyłego. Ten podaje je na klepisko zespołu mlucącego, pod które spada większość wymluconego ziarna. Słoma spod bębna mlocarni przechodzi na wytrząsacz, który wytrząsa z niej resztki ziarna i wyrzuca słomę na zewnątrz kombajnu. W tym samym czasie ziarno spod klepiska i z wytrząsacza dostaje się na sita zespołu mlucącego. Wentylator wydmuchuje z sit plewy i zgoniny, a czyste ziarno wędruje przenośnikiem spod sit do workownika lub zbiornika. Natomiast niewymlucone klosy przechodzą przez sito klosowe do ślimaka i przenośnikiem klosowym podawane są do powtórnego wymlucenia lub też na wytrząsacz. Kombajn KZB-3B przystosowany jest w zasadzie do zbioru zbóż z pnia, zarówno stojących, jak i wyległych. Po zamontowaniu na żniwiarce podbieracza można zbierać zboża i inne rośliny z pokosów. Nadaje on się również do zbioru strączkowych, takich jak groch, peluszka, wyka i oleistych, na przykład rzepaku. Licząc się z wykorzystywaniem kombajnu w kółkach rolniczych, wyposażony jest on w workownik. Ale może również zamiast workownika posiadać zbiornik na ziarno, jeśli chcemy przewozić je luzem. I wreszcie można wyposażyć kombajn w prasę do słomy. Wtedy wydajność kombajnu nieco spada, lecz otrzymujemy słomę sprasowaną i związaną, co jest istotne zwłaszcza dla kółek rolniczych. Kombajn zbożowy jest maszyną drogą, pracującą w stosunkowo krótkim czasie, bo nie dłużej niż 25 do 30 dni w roku. Dlatego też musi być maksymalnie wykorzystywany w okresie sprzętu zbóż. Aby nie było w czasie żniw awarii, trzeba go bardzo starannie przygotować, co najmniej na miesiąc przed sezonem, niezależnie od tego, czy jest fabrycznie nowy, czy po remoncie lub konserwacji zimowej. Najpierw trzeba sprawdzić zamocowania i dokręcić wszystkie śruby i nakrętki mocujące, używając kluczy typowych, bez nasadek przedłużających. Często rozluzowanie się nawet jednej śruby mocującej powoduje awarię całego zespołu.
Następnie trzeba sprawdzić napięcia wszystkich pasków klinowych i łańcuchów napędzających oraz prawidłowość ich założenia. Zbyt luźne paski klinowe obniżają obroty napędzanych przez nie zespołów roboczych, co powoduje zmniejszenie wydajności kombajnu i powiększenie straty ziarna lub jego zanieczyszczenie. Bardzo ważne jest sprawdzenie napięcia przenośnika ziarnowego i przenośnika kłosowego, aby nie dopuścić do odchylania się ich łopatek. Przysłona wentylatora musi działać w całym zakresie regulacji, a przysłony podsiewacza i wytrząsacza muszą szczelnie dolegać do obudowy, aby nie wydostawało się tymi otworami ziarno. Ziarno może wydostawać się w czasie pracy kombajnu również przez nieszczelne fartuchy przenośnika pochyłego lub podsiewacza. Próbę szczelności tych fartuchów należy przeprowadzać w ruchu, obserwując jednocześnie, czy klawisze wytrząsacza nie ocierają o siebie i o ściany mlocarni. Żaluzje sit powinny mieć wszystkie blaszki i działać bez zacięć w całym zakresie regulacji. W zespole tnącym sprawdzamy stan i zamocowanie nożyków i stalek. Obluzowane nożyki lub stalki powodują urwanie się nożyka lub wyłamanie całego palca zespołu. Szczególnie dokładnie należy sprawdzić zespół mlucący. Cepy bębna nie mogą ocierać oblaszane boki osłony, ani też zaczepiać o listwy klepiska, gdyż wywołuje to iskrzenie, a więc grozi pożarem. Urządzenie do regulacji szczeliny między bębnem mlucącym a klepiskiem powinno działać bez zakłóceń w całym zakresie, bowiem pracując kombajnem w różnych warunkach, często będziemy szczelinę regulować. Po sprawdzeniu stanu zespołów roboczych kombajnu starannie smarujemy wszystkie punkty wskazane w instrukcji. Ta podstawowa czynność jest tu o tyle ważna, że wiele z tych punktów smaruje się raz na sezon. Teraz kolej na przegląd silnika. Czynności te są na ogół znane. Chcemy tu jedynie przypomnieć, że często obluzowują się śruby mocujące silnik do ramy. Trzeba więc sprawdzić zamocowanie silnika, a także zamocowanie chłodnicy i stan jej gumowych połączeń. Ponieważ będziemy próbować pracę zespołów na biegu luzem, trzeba przygotować silnik do uruchomienia, a także uzupełnić olej w układzie hydraulicznym służącym do sterowania zespołem żniwnym i jezdnym kombajnu. Po uruchomieniu silnika dokładnie osłuchujemy go, czy nie pracuje wadliwie. Następnie wyjmujemy sworzeń blokujący ruchome ramię żniwiarki i przystępujemy do prób działania urządzeń hydraulicznych żniwiarki i motowidła. Podnoszenie żniwiarki i motowidła musi przebiegać płynnie, bez zatrzymań.
Bardzo często bowiem będziemy w czasie żniw regulować wysokość cięcia. Silnik napędza układ jezdny kombajnu poprzez przekładnię bezstopniową sterowaną hydraulicznie. Trzeba ją także wypróbować. Dźwignia zmiany biegów powinna gładko ustawiać się we wszystkich położeniach. Jeszcze tylko sprawdzamy, czy sprzęgło włącza i wyłącza się prawidłowo i możemy wyruszyć na próbną jazdę i próbę pracy zespołów na luzie. Ponieważ do przeglądu zdejmuje się wszystkie osłony, w czasie próbnej jazdy pomocnik idzie obok kombajnu, aby nie dopuścić do wypadku. Po sprawdzeniu działania hamulców zatrzymujemy kombajn na możliwie równym i pustym odcinku terenu i otwieramy wszystkie przysłony przenośnika ziarna, przenośnika klosów oraz przysłony ślimaka ziarnowego, tak aby były widoczne taśmy przenośników. Następnie opuszczamy klepisko w najniższe położenie. A po uruchomieniu silnika wyłączamy sprzęgło, włączamy reduktor i ponownie włączamy sprzęgło, uruchamiając w ten sposób zespoły robocze. Teraz zwiększamy obroty silnika i obserwujemy uważnie, czy sprzęgło i reduktor działają prawidłowo. W czasie pracy zespołów na luzie słuchamy, czy nie pojawiają się stuki i ocierania świadczące o złej pracy maszyny, a które mogą być przyczyną późniejszej awarii. Po około 30 minutach pracy zespołów na luzie wyłączamy zespoły i badamy, czy łożyska pracujących maszyn nie nagrzały się. Nagrzanie świadczy o nadmiernym tarciu i trzeba wtedy wykryć przyczynę, a nawet usunąć wadliwe łożysko. Jeżeli nie zauważymy żadnych usterek w pracy zespołów, zamykamy wszystkie przysłony przenośników i wracamy do gospodarstwa. Przegląd i przygotowanie kombajnu do pracy powinny odbywać się na tyle wcześnie, aby w razie wykrycia wad i uszkodzeń można było je usunąć jeszcze przed akcją żniwną. Od dobrego i rzetelnego przygotowania zależy późniejsza praca kombajnu. A pamiętajmy, że nie może on zepsuć się w ciągu tych 25-30 gorących dni. W okresie żniw nie ma czasu na naprawy.
Mm-hmm.